Po długich eliminacjach przyszedł wreszcie czas na rywalizację najlepszych. Tym razem finał turnieju wiedzy turystyczno-ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego odbył się w Legionowskiej Arenie. Rywalizowało tam ponad 30 gimnazjalistów reprezentujących 7 okalających ten akwen gmin. Chcemy popularyzować wiedzę o tym regionie, żeby młodzież kolejne pokolenia młodzieży gimnazjalnej dowiadywały się czegoś więcej o miejscu, w którym mieszka. Widać, że ten nasz cel zostaje po szczególnych latach osiągnięty, bo jak słyszę odpowiedzi, to znaczy, że dzieciaki orientują się. Oczywiście nie wszystkie i we wszystkim, no ale jak w każdym konkursie dochodzą nerwy, ale mam nadzieję, że trochę wiedzy o tym miejscu zostanie. Rzeczywiście, łatwo nie było. Nawet po intensywnych szkolnych przygotowaniach i zafundowanemu młodzieży objazdowi okolic Zalewu. Rozległa tematyka turnieju sprawiła, że starcia z pytaniami uczestnicy niekiedy przegrywali. I to było... Nie pamiętam. To zrozumiałe, bo wszystkiego zapamiętać się nie da. Organizatorom nadzalewowej rywalizacji chodzi bardziej o rozkochanie młodych ludzi w ich rodzinnych stronach. Nawet jeżeli nie jesteśmy centrum historii Polski, w historii Polski nie jesteśmy centrum w turystyce, to jednak mimo wszystko, jeżeli wśród własnych obywateli nie zakrzewimy tej sympatii, tego sentymentu do miejsca, w którym mieszkają, no to z drugiej strony to będzie jakaś nasza porażka. W ramach uatrakcyjnienia zmagań młodzież mogła w arenie sprawdzić się także na innych polach. Dlatego po teorii nastąpił sprawdzian praktyczny. Nie idziemy tylko w sport, ale bardziej w to, żeby umieć tą sprawnością trochę fizyczną i umieć się zachować na drodze, na rowerze, umieć się zachować nad wodą, bo to też jest w końcu jezioro Zegrzyńskie, umieć się bezpiecznie zachować w tym miejscu. Realizację tego zamierzenia ułatwiły cenne wskazówki funkcjonariuszy służb mundurowych. Kiedy podliczono punkty, najbardziej zadowoleni byli zawodnicy z gminy Dąbrówka, bo to oni wygrali 14. turniej wiedzy turystyczno-ekologicznej o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.